Widzowie, jak leci widzowie? Właśnie robię krótki vlog numer 5 chyba, albo coś w tym stylu, tak czy inaczej. W zeszłym krótkim vlogu mówiłem, że, znaczy tam napisałem anotację u góry w ogóle na ekranie, że następny film, ten teleportacja i tak dalej, będzie gdzieś na początku tego tygodnia, albo gdzieś w ogóle w tym tygodniu. Ale się okazało, że akurat w tym tygodniu nie będzie, bo po prostu chcę to zrobić, żeby było jak najlepiej i tak dalej, to montuję już w ogóle już chyba 5 dni. Prawie 30 godzin. No i po prostu powiedziałem sobie, nie, w tym razem będzie zrobione idealnie. No i dlatego to robię, bo nie chcę powtórzyć błędu, jaki zrobiłem z jednym z wcześniejszych filmów, że po prostu chciałem dotrzymać tego terminu, wiecie, ten tydzień, nie? Albo ten dwa tygodnie, żeby tak wychodziło tak w miarę regularnie. No i przez to, że chciałem dotrzymać tego terminu, to mam były jakieś takie niedopracowane momenty i tak dalej, nie? Chociaż cały film wyszedł tak zarąbiście, bo wiadomo, nie? Ja to robiłem. Nieprawda. Tak czy inaczej, na razie możecie zobaczyć coś takiego. Może to puszczę, żebym kawałek, niech się ładuje. Goddammit, mój kręgosłup. Moje plecy. Goddammit. Flaki na ścianie. Tak naprawdę to nie. Renderuj się, dajesz. Dawaj, o, i Artis. No i na razie zobaczycie tylko tyle. Teraz w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym lecisz. Lecisz, powiedziałem. No i nie chcę lecieć, no ale co tam? Widzieliście tak czy tak wspomniane tempy, to linię czasu. No dlatego będę to jeszcze montował pewnie z dobre kilka dni, bo ogólnie w tym filmie jest więcej efektów niż było w naznaczonych tych, wiecie, tym odcinku specjalnym. Dlatego jeszcze mi to potrwa. Tam to montowałem jakieś 4 dni, tak, ale wiecie, porządnie, nie? Że siedziałem tak praktycznie 6-7 godzin dziennie i to robiłem. No a to zajmie mi trochę dłużej, no bo wtedy jak tam to montowałem, nie miałem jeszcze pracy. Teraz mam pracę, więc wiecie jak to jest, nie? Się idzie do pracy, się wraca z pracy i wtedy siedzi przy kąpie. No, czyli życie każdego człowieka. Tak czy inaczej, Facebook. Polub się na to Facebooku. Tam mamy często jakieś tam różne informacje dodatkowe, znaczy często, no rzadko w sumie prawie wcale, raz na miesiąc może coś się trafi. Ale tak czy inaczej, to jest dobry powód, żeby tam, wiecie, nie, lubić w Facebooku i tak dalej, bo Facebook to dobra rzecz, bo tam możesz się podzielić z innymi ludźmi, co myślisz. Szczególnie jak masz tą tabelkę u góry, co teraz myślisz? No i sobie siedzi taki przy kompie i tak, wiecie, nie, sobie siedzi, co teraz myślisz? Kiełbasa, naleśniki, cycki. I to jest wszystko, o czym myśli. Dlatego Facebook dobra rzecz, połóż się na Facebooku. No i ta teleportacja, coś to nie, ekran. Teleportacja będzie gdzieś tak no nie mogę powiedzieć dokładnie, no mówię, chcę zrobić, żeby było dobrze, żeby było zarąbiście i tak dalej, chociaż zawsze jest zarąbiście. Ale będzie jeszcze lepiej. Dlatego to może potrwać, może w przyszłym tygodniu się uda, mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy jak to tam będzie, jak mi się będzie to wszystko edytowało. Tak czy inaczej, Ardisa psy! Psy. Imiona! Imiona! Szczekają! Szczekają i po co ci wiedzieć? Boryk! Jak? Który z nich? Teraz macie dwa w jednym, bo... Bo się ruszają. Przed chwilą mieliście dwa psy gratis, to jeszcze dostaniecie trzeciego psa. Boż to ty, no, ty suko, ty. Ty suko, chociaż nie jesteś suką. Nie. No, to był mój pies. Widzieliście go znowu. Tak samo jak w innych filmach. W jednym jest głównym bohaterem. Znaczy, nie jest głównym bohaterem. Jest w ogóle, występuje raz przez jedno ujęcie. No, czyli to już swoja życiowa rola gnoju i już nie mieliśmy więcej takiej. Tam w filmie Policja dobrego wychowania. Na sam koniec możecie go zobaczyć w akcji. Tylko owczarek niemiecki. Tak czy inaczej, następny krótki vlog będzie